Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem na chwilę pożegnanie z miksami i wracamy sobie na nasze gołowce, ponieważ dzisiaj będę próbował tutaj docisnąć już te lochy tak jakby na maksa, czyli po prostu sobie zamknąć to piekło, może coś tutaj w 13 piętrze ruszyć, przynajmniej tego pierwszego, bo drugi to jest max tego co wiem, więc jego raczej tutaj nie ruszymy. No i co, i może jakąś wieżę jeszcze pociśniemy, zobaczymy jak to wszystko oczywiście wyjdzie. Stwierdziłem, że sobie tutaj wrócimy, może ten 320 nawet byśmy wbili, zobaczymy jak tam na szczęście dopisze, co mi tutaj mryga. Aha, kwatery robotników mi się skończyły budować, czyli lecimy sobie dalej na 13 poziom. No już tutaj w gildii mamy 3 salki 15, więc już ta szansa na czarne klejnoty się dosyć mocno zwiększa tak naprawdę. Więc tylko teraz czekać. Już sporo osób, nawet jak mieliśmy tą jedną salkę 15, to sporo osób podropiło. No my jeszcze niestety tego szczęścia nie mieliśmy, więc czekamy cierpliwie. Generalnie konto jest ogarnięte, więc tak naprawdę wejdziemy sobie od razu do lochów, dlatego że ja tutaj po północy wszystko porobiłem co miałem robić, a potem sobie pomyślałem, że może by to piekło jednak spróbować zamknąć. Dobra, spróbujemy sobie na początek wieżę. Tylko tak skromnie, po 50 grzybków, jeżeli by padł to na kolejnego też 50 i tak dalej, dlatego że no tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku z łowcy, nie śpieszy mi się z zamykaniem tej wieży, dopóki to oko nie będzie na setnym poziomie, dopóki tutaj tego Heraldona nie będę mógł dropnąć, to wtedy sobie po prostu będziemy tą wieżę, zrobimy tylko odcinek z wieży i będziemy ją sobie dociskać. Pewnie już bym ją zamknął, tak szczerze mówiąc, jakbym odpowiednio dużo grzybów na nią wydał, ale nie ma to na ten moment sensu. Dobra, wchodzimy do tej wieży. Próbujemy tutaj powiedzmy do 1275 sobie przeklikamy, no tam pierwsza próba dosyć bliska, teraz tak około po pół HP, no tak jak mówię, no oni tutaj, o i padł, zobaczcie, dosyć szybko, tutaj sobie ich ulepszymy od razu, skoro już nam gold wyleciał. O, zobaczmy jak to wygląda jeżeli chodzi o czary, czy oni tutaj są wszyscy są zaczarowani, dobra. I mamy jakiś pasek, ma pasek na wszystkie cechy, więc on nas tutaj nie robi zbytnio. Także dajemy go do rozmontowania, akurat mam dużo miejsca u kowala, bo dzisiaj mi nic nie wypadło ciekawego do właśnie rozmontowania. Okej, na tego też sobie weźmiemy 50 grzybków, czyli do 1265 tym razem. To jest wojownik, no i tak jak mówię, no końcówka wieży to są sami wojownicy, więc padł, zobaczcie, no oni padają tak naprawdę za darmo, można by powiedzieć, więc jak to przepójdzie, to już nawet dzisiaj tą wieżę byśmy zamknęli, ale nie wiem, czy to się uda. No mamy plus 35, troszkę pancerza tracimy, ale myślę, że to jest opłacalne. Dobra, lecimy dalej. No i na tego znowu 50, czyli do 1245 spróbujemy. I tak jak mówię, no znowu wojownik. Tak więc, no mówię, no te kilka procent tak naprawdę. Ile tutaj? 4%, teraz ubiliśmy 2, czyli 2% więcej. No to mi nie robi różnicy, jeżeli chodzi o misję, nie oszukujmy się. To nie jest jakiś tam, wiecie, priorytet dla mnie, dlatego też tej wieży tak się nie dociskam, jakby to było nie wiadomo co po prostu. Tylko sobie na spokojnie ją docisnę, jak już tego peta będziemy mieli. Natomiast teraz sobie, tak jak mówię, no poklikam, bo widzicie, że te dwie pierwsze wieże padły tak naprawdę za darmo. Dobra, no to do 1200, do 1200 ją dociśniemy. No tak jak mówię, ja tutaj się dzisiaj chcę skupić głównie na tym piekle i ewentualnie na 13 piętrze. Więc szkoda mi tutaj na tą wieżę wydać nie wiadomo ile grzybów. Ale no jakby ona jeszcze padła, to myślę, żeby było dosyć przyjemnie. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. No to są jakieś bliskie próby, mówię, no na tym poziomie jeżeli chodzi o łowcę, to tak naprawdę jestem w stanie już tą wieżę zamknąć bez problemu, jeżeli bym tutaj przygrzybił mocno, aczkolwiek się o to nie napinam. Dobra, więc na razie ją zostawiamy w spokoju. 318 poziom, no tak, no to jest odpowiedni level chyba na łowcy. Na berserku już około 315, właśnie 320 można zamknąć i na łowcy tak samo, to tam wystarczy, żebyśmy się odrodzili z 2-3 razy. Kunegunda też, żeby tutaj porobiła troszeczkę fajnych uników, bo to są wojownicy ci ostatni i pewnie by to jakoś fajnie poszło, ale okej, tak jak mówię, no wierzę, jeszcze będziemy zamykać, jeszcze będzie z tego odcinek. Lecimy sobie do piekła i mamy adwokata diabła, który niby powinien nam zejść dosyć prosto, powiedzmy, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście tutaj to piekło, jeżeli zamkniemy, to nam da pewnie cały level, nawet ponad level, tak mi się wydaje. O, tam bardzo bliska próba. No to jest, to piekło to jest taki tak naprawdę, powinien przynajmniej już na tym poziomie to być taki, wiecie,
taki nic tak naprawdę, takie coś, co troszkę poklikamy i powinno paść. No a jak to faktycznie wyjdzie, to oczywiście wszyscy zobaczymy za chwilę. No mówię, no taki jest cel dzisiaj na odcinek, zamknąć piekło. Jeżeli by nam to się udało w miarę szybko i byśmy mieli jeszcze trochę grzybów, to może bym popróbował właśnie to 13 piętro, bo ten pierwszy przeciwnik to jest wojownik. No i jego jeszcze tam powinniśmy w teorii docisnąć. Natomiast drugi to jest mag, więc na nim już jest blokada. No ale dobra, zanim 13 piętro, to musimy to piekło zamknąć. No a tutaj z tego co widzę, no były tam kilka bliskich prób. No znowu 9 milionów z 80, więc no powinien paść. Tylko kurczę, żeby to się wydarzyło w miarę szybko, byłoby bardzo przyjemnie. No bo, no mówię, no to już są ostatnie lochy, które dają nam jeszcze dobrego boosta, jeżeli chodzi o expa. To już wam wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie w tym piekle zabiliśmy 8 przeciwników. Więc no tak, no tutaj już dociśniemy, już potem będzie ten exp powoli sobie leciał. Pupili wam w sumie nie pokazałem, mogę wam zaraz pokazać. Tylko że no chciałbym go tutaj ubić, no chciałbym. I padł, super. I akurat mi wyszło z lochu, w ogóle uderzyłem ręką o biurko, więc jakby było słychać, to sorki. Możemy sobie obejrzeć w sumie, jak to tutaj wyszło. Bo ten mu tu nie zadał za wiele. Maguś, no jakiś, no jeden krytyk, ale też za dużo nie zrobił. No i Kunegunda, 76 milionów. O, ona mu też wcale praktycznie nic mu nie zrobiła, czyli tutaj my żeśmy całą robotę tak jakby odwalili. No ale nie będę tu sprawdzał ile razy, nawet chciałem w sumie sprawdzić, ale mi nie pokazało ile razy się odrodziliśmy, więc dobra, jak kliknę pomiń. A, jak kliknę pomiń, to się pokazuje, dobra, to raz. Drugi raz, z 58 na 37. Trzeci raz. No i tutaj już chyba go pokonamy, bo dosyć, no to już jak się ten trzeci raz odrodziliśmy, to strasznie mocne krytyki zaczęły lecieć. No i tu jest maska, ale to jest maska na wszystkie cechy, więc także idzie do rozmontowania. I okej, dobra, został nam jeszcze jeden. Te pupile jak tutaj wyglądają, jeżeli chcecie zobaczyć, no to Lilaryś już 7-3 poziom. Oko 7-0, wykijadło 6-9 i niestety nam strasznie brakuje jabłek. To jest tak naprawdę od miesiąca chyba karmiłem wszystkie żywioły po 3 razy i mi tych jedzonek w ogóle nie brakowało, aż tutaj nagle mi zacząłem mieć po prostu deficyt z jabłkami. No jak sami widzicie, dzisiaj już mam wszystko zrobione, a wykijadło został nakarmiony tylko raz, więc no dzisiaj go już nie nakarmię. No i ogień tutaj widzę, że powoli mi się kończą te truskaweczki, aczkolwiek no tutaj smoke już powoli dobija do tej setki. Nie wiem jak to wyjdzie, bo to mniej więcej w przyszłym tygodniu będę te środowiska już tutaj zamykał, a nie wiem czy będę miał czas na nagrywanie, więc najwyżej pozapisuję te walki, albo może tam jakoś nagram, jeszcze zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie. Dobra, woda, no to tutaj już lawąż na 40 poziomie, jak widzicie, jeżeli chodzi o światło, wodę i mrok, no to mi tutaj jedzonek nie brakuje. Tym szlawężem raczej bez problemu żółwia sobie pokonamy, zdążymy na urodziny po prostu, więc nie powinno być problemów. Dobra, lecimy dalej do tego piekła. Mamy Belzebosa, czyli jest to po prostu już ostatni przeciwnik w piekle i to także jest wojownik. Dobrze patrzę, więc okej. Ktoś mnie pytał w ogóle w komentarzach, teraz mi się przypomniało, skąd ja wiem, że dany przeciwnik to jest wojownik, tam zwiadowca czy mag, skoro dopiero co, nie wiem, w sumie chyba na to nie odpowiadałem w żadnym odcinku jeszcze, skoro ledwo co wszedłem do lochów i nawet nie obserwuję jak walka wygląda. No to bardzo proste, jeżeli najwięcej statystyki, oczywiście mówię tutaj o głównych statystykach, czyli siła, zręczność i inteligencja, jeżeli najwięcej ma głównej siły, no to wiadomo, że to jest wojownik, jeżeli najwięcej ma zręczności, no to zwiadowca, natomiast jeżeli ma najwięcej inteligencji, no to mag. Chociaż, tak jak już wspominałem w którymś tam odcinku, w tych nowych lochach są dodani zabójcy, są dodani berkowie, tam chyba nawet paladyni, o ile się nie mylę, więc już jeżeli no właśnie w te nowe lochy, jeżeli właśnie o nie chodzi, no to już tu tam się mylę, bo no berek i wojownik mają siłę, tak, jako główną statystykę, więc ja sobie wchodzę, patrzę, siła, o, mówię wojownik, a potem się okazuje, że to wcale nie jest wojownik, tylko właśnie na przykład berserk albo tam paladyn, więc jeżeli chodzi o te nowe lochy, gdzie są dodane nowe klasy, no to jednak potrafi to zmylić, aczkolwiek jeżeli chodzi o te starsze lochy, no to tu jest sprawa jasna, bo są tylko 3 podstawowe klasy dodane, więc jakby z tym nie ma problemu. No dobra, no nie widzę tutaj żadnej bliskiej próby z tym Belzebosem niestety, ale kurczę, no takie mam przeświadczenie, że on, powinniśmy go już zamknąć. No widzicie, że ten nam dał dosyć sporo poziomu, ponad połowę.
więc ten tak samo nam da. Nawet nie wiem, w sumie tam już było 300 milionów, wydaje mi się, że już było 300 milionów, więc dosyć spoko. No to jest wojownik, no kurde, jak my tutaj się nie odradzamy, to chociaż żeby się Kunegunda odrodziła, w sensie odrodziła, żeby porobiła jakieś uniki i już tak naprawdę będziemy spełnieni. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj w praniu z tym Belzebosem. No ciśniemy, nawet tu jestem skłonny na niego wydać nie wiem ile, nawet i do 150 grzybów, szczerze mówiąc. No już nie mam innych lochów do klikania. Tornado jest raczej ciężko już tam się przedzierać przez tych wojowników, więc tornado jakby odpuszczam, no bo nie ma sensu wydawać na przykład 100 grzybów na jednego przeciwnika, który i tak da nam niewiele expa, a tam mówię, no teraz dosyć ciężko idzie to tornado, więc no tak naprawdę mówię, no to piekło, 13 piętro ewentualnie i tyle, no i ta wieża, może tam w strefie światła jakieś lochy, ale na tym poziomie te nowe lochy dają bardzo niewiele expa, tak więc nawet się nie opłaca po prostu w te lochy wchodzić, no bo nie ma to najmniejszego sensu, dlatego że możemy tam dużo grzybów wydać, a dostaniemy na przykład 1/10 paska, więc no naprawdę nie ma to zupełnie sensu. No ale zobaczcie, no tam 18 milionów, no nie jest dużo cięższy od tego poprzedniego, a tutaj chyba nie widziałem żadnej próby, którą by miał poniżej 10 milionów HP, więc no kurde, stawia opór, no ale dobra, no próbujemy, no to jest już ostatni przeciwnik, on nam tutaj da level. Mówię, no fajnie by było go pokonać tak niedługo, żeby jeszcze tych grzybów zostało może na to 13 piętro, może na wieżę, ale kurczę, nie wiem jak to tutaj wyjdzie, szczerze mówiąc, bo tak jak sami widzicie, nie jest to wcale takie proste, żeby go ubić. Oj, no dawaj, no miło by było, kurde, no bo to już jednak zawsze to jakiś eksplik do przodu by był. No i trochę grzybów żeśmy wydali tu mimo wszystko na to piekło, więc fajnie by było, jakby się to opłaciło po prostu. No ale tu jak sami widzicie, nie jest wcale tak łatwo. Oj, no niedobrze, ile tu? 540, dobra, no lecimy dalej, no próbujemy sobie tego Belzebosa. No tu kurczę, jakaś szczęśliwa próba, trochę uników Kunegundy, jakieś 2-3 odrodzenia nasze i to powinno pęknąć bez większych problemów. A tutaj zobaczcie, że dosyć ciężko to idzie, jeżeli właśnie chodzi o tego naszego przeciwnika w tym piekle. No ale nic, no próbujemy, zobaczymy. Możemy, mamy trochę golda w sumie, tu im leveli rozdać nie możemy, ale możemy sobie troszeczkę w zręczność tutaj dać. No w sumie dwie statystyki, za wiele nam to nie dało. Tutaj już w ogóle zobaczcie, że łuki mi dają plus 30 obrażeń. Ale nie wiem, czy ja bym chciał wymienić na jakiś inny. No możemy chwilę porolować, zobaczyć jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten łuk. Zręczność plus 18, no to nie jest akurat za wiele. Runka troszeczkę lepsza, no ale plus 18, zobaczcie, że tutaj mi dają plus 26. Także no dobra, jeszcze chwilę poszukamy. Może jakbym ten łuk zmienił na początku, to byśmy już go pokonali po prostu. Ale też nie chciałem bardzo z tego epika tak szczerze rezygnować. Jeżeli mam być szczery, to zbytnio mi to nie robiło. No zobaczcie tutaj, ale ten rozrzut kiepski, kurde. Nie wiem, no ja bym jeszcze tej broni nie zmieniał tak szczerze mówiąc. Jeszcze bym sobie ten swój epik trzymał. No tutaj dosyć fajny. W ogóle my golda nie mamy tak swoją drogą, więc nie wiem, czy my tutaj, jeżeli nam się trafi fajny łuk, o tutaj epik plus 13, no ale nie będziemy go kupować, bo nie mamy golda i tak. W sumie już mi się tu epiki kończą do kibla, więc może bym go później kupił. No dobra, olejemy to, no 30 średnich to jest dużo, nie powiem, że nie. Aczkolwiek, no mówię, no ja tutaj jeszcze bym się na tym łuku zatrzymał, na tym moim właśnie epickim. A potem bym sobie popróbował. 2 miliony, no nie. Pierwsza chyba taka bliska próba. Za jakiś czas po prostu, jakbym jeszcze wbił te, powiedzmy, nie wiem, no z 5 poziomów chociaż, to wtedy bym tego łuku już szukał innego. Ale zobaczcie, że co chwilę mu tutaj jakieś 11 milionów, 8 milionów. Jakoś tu zaczęło to lepiej iść, jak żeśmy troszeczkę mu dali odpocząć. Tu mi w ogóle mryga, że mi się chyba warta skończyła. Dokładnie, o i dostaliśmy 4 miliony, więc dobra, to od razu możemy kupić za pamięci, żeby było.
to będzie na jutro do kibla, skoro już nam się samo wylosowało. No i dobra, dajemy tutaj jeszcze na godzinkę. No i okej, lecimy. No tego Belzebosa musimy ubić. No to jest po prostu takie minimum na dzisiejszy odcinek, żeby ten level sobie tutaj docisnąć. Dużo grzybów na niego poszło. No nie pocieszony jestem. Myślałem, że to jakoś fajniej padnie. Tak jak ten pierwszy padł dosyć szybko, tak znowu ten, zobaczcie jak tutaj się z nim męczymy. No ale okej. No myślę, może faktycznie jakbym ten łuk sobie tam zmienił na starcie, to on by już padł, no ale stracilibyśmy HP. Dla 30 średnich chyba jeszcze nie ma co wymieniać. No to jest niby sporo, ale tak ja bym się już bardziej przy 40-50 skłaniał do właśnie wymiany, aniżeli tutaj właśnie już teraz. No ale okej, zobaczymy jak to wyjdzie. No padł nam portal solo dzisiaj w ogóle po północy. Padł nam portal w gildii, już tam mamy 20%. Także no, buścik jako taki był. Troszkę petów połapaliśmy, które tam jeszcze mogliśmy sobie docisnąć i właśnie złapać. Więc to też nam dało tam jakieś statystyki. No a jak Belzebos nie chciał padać, tak niestety nie pada. No niedobrze. Oj, no już tutaj tylko 200 grzybów. 7 milionów, no nie, no to jest tak naprawdę jeden hitek mocniejszy z naszej strony. Ale to jest żałość. I może na tych próbach właśnie byśmy tutaj go pokonali, jakbyśmy mieli lepszy łuk. Takie mam odczucie. No ale okej, zobaczymy. No da, już go tutaj dociśniemy go już tutaj na tych starych itemkach. Jeżeli nie padnie, to po prostu sobie tam, tak jak mówię, no tam może jakiś level jeszcze dociśniemy ze 2-3 poziomy chociaż i tam ten łuczek już sobie ulepszoną jakość przedmiotu też by wypadało w sumie znaleźć, jeżeli ja bym szukał łuku. Padł. Dobra, udało się, już się stresowałem, że się nie uda. Poczekajcie, zapiszemy sobie tą walkę, zobaczymy jak to wyszło. Tylko abym musiał tutaj na przykład sobie wejść, zapisać i cyk, i mamy Belzebosa, dokładnie, zwycięstwo. I okej, 91 milionów, ile zrobił wojownik? Wojownik zrobił 4, Mag zrobił chyba, nie, ile tam było, 87, no to Mag zrobił 5, i ta teraz ile zrobiła? Było 82, 62, no ona zrobiła 20 milionów, więc sporo. No i okej, no my teraz już dokończyliśmy, ale pytanie ile razy się odrodziliśmy. Tutaj raz, jaki kryt w ogóle od niego. Tutaj drugi raz, trzeci raz, przepraszam. Nie, drugi raz się odrodziliśmy, dobrze. Drugi raz, no i trzeci raz, czyli w sumie bez... Chyba, że jeszcze tutaj się raz odrodzimy. Nie, no tutaj już mocniejszy krytyk, czyli w sumie nie tak, wiecie, nie wiadomo ile razy się nie musieliśmy odrodzić, aby go pokonać, a zobaczcie ile grzybów na to poszło. Dobra, mamy coś dla maga, plus 35, więc sobie mu to jak najbardziej wymienimy. Pyk i tutaj pyk. No i dobra, wiecie co, biorąc pod uwagę jak ten wojownik szedł, to tutaj może sobie na niego do 100 grzybków zużyjemy. Zobaczymy, czy w ogóle coś nam się tutaj uda pocisnąć. Ale no sami widzicie, no on już tutaj ma z 10 milionów HP więcej siły. Więc biorąc pod uwagę jak się z tamtym męczyliśmy, no to tutaj raczej nie mamy jeszcze podjazdu. Tą broń sobie pozmieniam, coś tutaj pokombinuję, oczywiście pociśniemy dalej. Tyk by w ogóle wypadał ulepszyć, ale nie mam golda, to nieważne. Dobra, wiecie co? Tu nie chciałem, jeszcze 50 grzybków na tą wieżę spróbujemy sobie machnąć. No level 1 żeśmy wbili, piekło zamknęliśmy, więc jest jak najbardziej ok. No a tutaj zobaczymy, zostawimy sobie po prostu 50 grzybów, żeby mieć w razie czego na ogarnianie postaci, bo ja pewnie będę po północy ją sobie ogarniał. No a tutaj może jeszcze by ta wieża padła przy odrobinie szczęścia. Zobaczymy jak to wyjdzie. I padła, dobra, okej, super. Dostaliśmy jakiś pasek i to jest pasek dla wojownika. Plus 17, czyli raczej nie ma co mu podmieniać na ten moment. No i dobra, jeszcze na tą sobie 99 poziom, czyli jeszcze 2 poziomy nam tak naprawdę zostały do ubicia. Spróbujemy sobie jeszcze ją, no dobra, no powiedzmy do 40 grzybów.
Czy nam się to uda, czy nam się nie uda? No nie udało się, okej. Czyli mamy jeszcze dwa poziomy wieży do ubicia. Tutaj sobie ich ulepszymy od razu, żeby już byli, skoro nam Golda poleciało właśnie z tej wieży. Mamy dwa poziomy wieży do ubicia i co my tutaj jeszcze mamy? Tych to na razie się nie skupiam dzisiaj. No na pewno jakieś tornada by popadały, no i tego pierwszego przeciwnika w 13 piętrze, ale to na spokojnie. Dobijemy sobie chyba zawki, ja oczywiście dobiję na dniach tutaj 320 poziom. Zmienię sobie wtedy łuk na jedną statystykę, to już go poszukam samemu z ulepszoną jakością przedmiotu, żeby po prostu wiecie, żeby te średnie były jeszcze większe niż teraz, bo teraz jak są plus tam około 25-30, no to z ulepszoną jakością przedmiotu mogą być nawet plus 40 albo i lepiej, także sobie po prostu tej broni poszukam. I tutaj na pewno wrócimy za jakiś czas, pewnie jak już będziemy tutaj to oko sobie kończyć karmić, już będziemy się zbliżać do setki, to sobie tutaj wrócimy, zamkniemy sobie wieżę, spróbujemy tego wojownika w 13 piętrze pocisnąć i tyle. Także okej, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu, zostawcie komentarz o treści piekło, no bo piekło udało nam się, jak sami widzieliście, pokonać w męczarniach, bo w męczarniach, no ale udało się, więc jest jak najbardziej okej. I tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.